Witajcie moi kochani, przepraszam na starcie za to, że nie było sobotniego odcinka, jednakże z powodu troszeczkę bardziej prywatnych i mojego samopoczucia niestety odcinki będą pojawiać się rzadziej, albo w sobotę, albo w środę, ale niekoniecznie dwa razy w tygodniu. Jednakże dzisiaj Wam już zaprezentuję ten dzisiejszy odcineczek. Tyle z moim wstępu, zaczynamy. Dziś pomówimy sobie o pawiach. Pawie to piękne i bardzo intrygujące ptaki, które miewają naprawdę ciekawą symbolikę. Jego pióra od dawna w sposób zachwycano i używano w różnych magicznych aspektach. Zacznijmy od takiego najbardziej prostego, czyli wymienia wszelkiej symboliki pawia. Paweł to tak juny. Symbolizuje słońce, nieskończoność, wieczność, zmartwychwstanie, nieśmiertelność, czujność, godność, dostojeństwo, wiosnę, Jeruzalem, kontemplację, królewskość, dworskie życie, dumę, pychę, próżność, pyszność się własną urodą, pompatyczność. Białe pawy symbolizują modernizm i dekoncentryzm. Z powodu swojego wyglądu i piękna, paw stał się symbolem czystości, miłości, szczęścia, no i po prostu sukcesu. Pawie pióra pojawiały się na herbach, symbolizując wiedzę, autorytet, no i znowu piękno. Kojarzone z majestatem, nieskazitelnością, paw nabrał znaczenia empatii, dobroci i cierpliwości. Ponadto w niejednej kulturze zwierzęto postrzegane z jaką symbol miłości i zwyczajnej troski. Od razu uprzedzam dość spory fragment o chrześcijaństwie się kłania. Niestety paw ma tam dość spory wpływ, więc musiałam. W dynastii mitologii paw identyfikowany jest z nieśmiertelnością i zmartwychwstaniem. Jest to związane ze zmianą piór. Paw jest obecnie w średniowiecznych dziełach sztuki, w rękopisach i na obrazach. Stosowany jest jako dekoracyjny motyw na budynkach i kościołach. Paw pojawia się nawet wśród zwierząt w stańce podczas narodzenia Chrystusa. Oczywiście potem zostało to wycięte, ale dawniej był. Katolicy uznawali pawia jako figurę, symbol przedstawiający zmartwychwstanie, odnowienie i nieśmiertelność. Ten symbol ma swój początek w starożytnej legendzie, mówiącej, że ciało pawia nie podlega rozkładowi. Znajdujemy obrazy i mozaiki motywami pawia już z III wieku przed naszą erą. Naszej ery. Na ścianach rzymskich katakumb jako symbol przemiany tylnego z ziemskiego ciała w ciało uwielbione i życia wiecznego duszy w niebie. Również średniowieczne bestiariusze mówią, że paw co roku zrzuca stare pióra to na miejscu wyrastają nowe, barwniejsze od poprzednich. Właśnie te zrzucone pióra były wykorzystywane do dekoracji kościołów na Wielkanoc i Boże Narodzenie. Z powodu przekonania, że mięso pawia nie podlega zepsuciu, po śmierci paw stał się symbolem stałego Chrystusa i w tym czyniu pojawia się często w chrześcijańskich obrazach i mozaikach. Kiedy paw rozkłada się, wachlarz swego ogona wygląda jakby oczy nas obserwowały. Stąd paw jest symbolem wszechco Boga, który widzi wszystko, nasze uczynki i wszystkich ludzi. To znaczy, że nic nie umknie jego sprawiedliwości. Dobra, teraz skończę już z tym, przejdźmy do bardziej przyjemnej mitologii. Żyje paw był symbolem Juny, natomiast w Grecji był z początku tybutem boga Pana, który podarował pawia Herze, ona przybrała go puszcząc oczy na jego ogonie. Hera była też często przedstawiona w pięknym płaszczu z pawich piór. W starożytności uważano za pawie są niszczycielami jadowitych węży, które jad przyczyną pięknego ubarwienia ptaków. Kiedy czczono pawie jako feniksy i oddawano im cześć. Tak zwane pawie oczka to oczy z takiego olbrzyma Argusa, który na z Hery pilnował Loo zmienione w jałówkę. Kiedy Hermes zabił Argus, Hera umieściła jego oczy na pawim ogonie. Hera zagrała pawie w swój rytwan. Pawie symbolizowały również stanie i wiosnę. Pojawiały się też w starożytnym żytnym Rzymie na rzeźbach nagrobnych. W Chinach były symbolizm dynastii Ming, z kolei w indyjskiej mitologii paw był często przypisywany z góry Barahomi, Lakashmi lub bogom miłości Kamy. Paw był też identyfikowany z indyjskim bogiem mądrości, poezji i muzyki Sarvasvati. Paw był też symbolem królewskości, pawi tron, szachów perskich. W znaczeniu późniejszym w późniejszych czasach paw stał się symbolem dumy i próżności. Ptak
ze stukiem ogona, to jest postrzegane z miłością czy z gwieździstym niebem, czy tam utożsamiane ze symbolem burzy przez swój spiralny taniec podczas deszczu. Hindusi kojarzą ptaka z boginią Lakshmi, bóstwem ściśle powiązanym z osobistym bogactwem i dobrobytem. Z kolei w niektórych społeczeństwach azjatyckich ptak ten kojarzy się z bogiem Kawami Ying, odpowiadającym za życzliwość, współczucie i dobrą wolę. Natomiast w starożytnej tradycji egipskiej łączono pawia z okiem Horusa, bogiem słońca. Sam pawie pióra ceniono i używano w ceremonii religijnych. W czasie marowania Persów paw był uważany za strażnika. Na przestrzeni lat paw stał się rytmem leczniczej energii i ochrony. Dla wielu kultur pawie pióra ochronią przed złowrogim duchami, pochłaniają szkodliwą energię, jak również niezbędne elementy podczas starożytnych rytuałów leczniczych. Były po prostu wykorzystane do medycyny magicznej. Według przysłów ludowych polskich pawie piórka przynoszą pech, chociaż można w związku z magicznym stosowaniem tych piór w wszelkich rytuałach, jak i tego, że w niektórych podaniach ludowych pawie pióra posługuje się magowie do podpisywania wszelkiej maści cyrografów, spisywania listów do siebie na zdanie takiej magicznej korespondencji i innych tego rzeczy. Też oryginalnie pawie pióra są do ochrony, medycyny i tak dalej. Bardzo was przepraszam za ilość jąkień w dzisiejszym materiale, ale niestety moje samopoczucie jest nieco gorsze i mogliście to zobaczyć na tych odcinkach. Chodźcie, uspokój się. Cóż, widzimy się przy następnym odcinku. Mam nadzieję, że podsuniecie jakieś ciekawe tematy, o czym byście chcieli. I jak na razie się żegnamy. Bye!